uzbrojenie używane przez armię brytyjską. A za nimi już legenda brytyjskiej reprezentacji już zawiarka i już mój chyba, czyli ty, Luis, teraz tu jako pierwszy jest to specjalnie zaprojektowane jako łazik podstawy. I tak my sobie możemy do Polski, a reprezentacja chyba dwa, dwa miliony polskich i wydarzenia. Tym bardziej dziwna, ponieważ ta nazwa wywodzi się z tych silniki, czyli działa turbo serci, pojazd powszechnego zastosowania, sięga roku 1940. Na myśl upadku Francji, armia Stanów Zjednoczonych przystąpiła do gwałtownej modernizacji swoich szeregów. Jedną z wytycznych było opracowanie samochodu terenowego o możliwości udźwigania tony, ale przede wszystkim samochodu, który był łatwy, szybki i mogący być wyprodukowany w dużej ilości. Ale też rozpisała konkurs, do którego przystąpiły dwie firmy. Jedna to Bantam, a druga to Willis Overland z miasta Toledo. Bantam wygrał ten konkurs, który waży około 1000 kg i już był transportowany tylko drugą lodą, ale również drugą powietrzną. Firma Bantam nie posiadała mocy przerobowych, aby zapewnić wystarczającą liczbę chipów dla armii amerykańskiej. Z tej okazji skorzystały z zdecydowanie większych zakładów Willis Overland, które już w 40 roku zaproponowały Stanów Zjednoczonych swój projekt. Jak miało się okazać, projekt Willis Overland był rewolucyjnym projektem. Niedługo potem do produkcji tych maszyn zakłady Forda w Michigan. Dlatego też stwierdzono, że obie te fabryki będą wytwarzały chipy na potrzeby armii Stanów Zjednoczonych i jej sojuszników. Także służyły w Wojsku Polskim, w Polskich Siłach Zbrojnych, a także w Wojsku Polskim na Wschodzie. Ten sprzęt w Armii Polskiej był dostępny na wiele, wiele lat i wiele tysięcy tych pojazdów jeździło właśnie tutaj na wyposażeniu jednostek Wojska Polskiego. Nie ma
przejdziemy. Przejdziemy, tak? Co? O, jeszcze rower Przepraszam, gdzie był wyprodukowany? Aha, czy nie z Polski? To jest... Płata trzyma. Przepraszam, jeszcze raz, tylko zapytam. To jest 38? Tak, tak. Okay. Mam 41, stąd takie zainteresowanie. A były robione, składane były w Warszawie, były, zresztą w wiadomo. Tak, tak. No stąd pytanie właśnie. Pięknie. Dziękuję. No. To pierwsze jazdy de facto. Po jakimś remoncie, tak? Nie, po przywiezieniu. Tak. Aha, okay. We wtorek dostał tablicę. I gdzie jeździł? W Holandii. Okay. Ale w Stanach gdzie? A w Stanach nie wiem, bo on przyjechał z Holandii. Aha. Cudo. Dzięki. Jeśli nie myli pamięć, to identyczny właśnie stoi w muzeum, może nie w Otrembusach, tylko w chlewiskach, o właśnie. Sorry. Kabyć twardy. Na pełnię usiąść.
To jest tak, że muszę zrobić. Dom ciasto jest. Temu się napił w pojęci i wyjechał na miasto. Nie? Tak już szanują, że on tu przyjechał.
wziął czołg, który jest pajęczny, a nie jest pajęczny, bo urodził. Tak się na ten 2000 nabił i wyjechał z czołgiem na miasto w pajęczny. A teraz jest tutaj. I co roku przyjeżdżam do czołgu. Tak jest czołg. To wszystko było. To, co pokazałem, bo wczoraj byłem w tym zjadzie o ogromie Elu. Bardziej mi się tylko nie było, prawda? To samo się robi teraz. Historia się powtarza na władzę. Podobnie było dane uczestniczyć. Wczoraj była inscenizacja walk. Wie pan, jego ryzyk tym. Parku jest w nim. Czy czołg nie jadą? Jedzie czołg daleko. Jest taki pomnik obrońców czołgu. Państwo, odzywamy się. Halo!
Znaczy w sobotę o 14 będzie inscenizacja walk o Normandię prawdziwa, tak jak desant był, to po kolei na plaży. Ale to jeszcze nie koniec. Co to jest? Tam jest.